Jest poniedziałek, 7 września. Ty masz moc uzdrowienia, Jezu, wierzę Tobie, bo obiecałeś. Przyjdźcie do mnie, ja Was pokrzepię, utrudzeni i chorzy. Zbliżam się w nadziei wielkiej. Przychodzisz do synagogi razem z innymi, bo wiesz, że Jezus będzie dzisiaj nauczał. Wokół czekający ludzie. Na twarzy części z nich widać podekscytowanie. Obok ciebie stoi człowiek z uschłą ręką. Ty masz moc uzdrowienia, Jezu, wierzę Tobie, bo obiecałeś. Przyjdźcie do mnie, ja Was pokrzepię, utrudzeni i chorzy. Zbliżam się w nadziei. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie pomijaj żadnej ciemnej strony duszy mojej, całkowicie Tobie oddaję się. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do niego: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Co to jest uschła ręka? Zawsze zadawałam sobie to pytanie. Kiedyś słyszałam, że chodzi o rękę, która ma przykurcz i nie jest się w stanie jej używać. Wtedy mięśnie słabną, skóra na niej zaczyna zwisać i sprawia wrażenie uschłej. Ręka, która nie może pracować, bo najzwyczajniej w świecie się zablokowała. Człowiek z taką ręką nie może pracować i jest zdany na łaskę innych. Patrząc na tego człowieka, co myślisz o swoich zablokowaniach? Gdzie ich doświadczasz? Mężczyzna z opowieści
prawdopodobnie wiedział, że Chrystus uzdrawia. Być może miał nadzieję na uleczenie. Teraz został wywołany do tablicy. Słyszy: podnieś się i stań na środku. Cóż za niekomfortowa sytuacja. Stanąć na środku i pokazać wszystkim swoją słabość, uschłą rękę. Co czuje ten człowiek? Nazwij jego uczucia. Jezus mówi choremu, aby wyciągnął rękę. Jak mam to zrobić, skoro jest zablokowana? Przecież gdyby to było takie proste, to zrobiłbym to już dawno. Podobnie jest z wiarą. Czasami warto zwyczajnie uwierzyć poprzez akt woli. Nie chodzi o emocje czy jakieś głębokie przekonanie. Często wystarczy moja decyzja. Chcę wierzyć, a to wymaga odwagi. Słuchając ponownie Ewangelii, stań przed Jezusem ze słabością, którą chciałbyś, aby On uzdrowił. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do niego: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o Twojej wierze, o tym, gdzie jesteś zablokowany. Powiedz Mu o swoich decyzjach w wierze.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.